Witam wszystkich na kanale Oryginalne Perfumy. Dzisiaj otwieramy kolejną wodę. Woda nie była otwierana. Numer jest tutaj. Woda nie była kupowana za granicą, była kupiona tutaj w Nutino. Ale myślę, że oryginalne. Porównamy, bo tutaj też jest. No. Tutaj jest oryginalna za granicą zakupiona woda. Porównamy sobie, czy w Nutino też jest oryginał. Była otwierana już. Używane. Moment. No jeszcze. Oj, nie zważyliśmy. Zważmy teraz. Z folią razem. 313, 100 ml, tak? Czy 313. 75 ml. Woda perfumowana. Jest przód i od przodu znajduje się podniesienie. Tak jak mówiłem, to jest z Nutino, więc proszę sprawdzić sobie, ocenić samemu, czy to jest oryginał, czy nie. To jest bodajże naklejka. Tak myślę. Nawet kiepsko przyklejona, tak z powietrzem tu widać. 105, 143. K19 i K19. Najpierw to obejrzymy, potem sobie tą w Douglasie w Niemczech zakupiono. Zobaczymy. Tu jak widać jest taki jakby nadruk. Z tyłu jest. Niby to prześwituje przez to, ale to. W każdym razie jest ta glaza niemieckiego zupełnie inna. Zobaczmy sobie jeszcze wodę całą.
270 gram korek 25. Jak to wygląda? Tutaj jest tak jakby przerwa. Staje niewiele. Złoty kolor tu jest w środku metalowy. Okej. Okej. Zobaczmy, jak pryska. Dobrze, wszystko dobrze. A, jeszcze korek od spodu sobie spójrzmy tutaj. Teraz sobie otwórzmy jeszcze. To jest do tego. To jest oryginalna w niemieckim Douglasie zakupiona woda. Myślę sobie, że złoty kolor jest może, ale widzicie tu, to jest 100% oryginał, jest w Douglasie zakupiony. Tutaj ta z Notino też myślę jest oryginalna, chociaż inny jest tutaj konik, chyba że teraz taka produkcja. To jest wytłaczane głęboko. To znaczy odlewane. Kolor nie wiem, czy jest taki sam. Okej. Kolory takie same. Rozładował się tablet, więc tutaj jest, to myślę jest bardziej wypolerowane od tego. Okej, w każdym razie jest w sumie to samo. Jak tylko się różni. Różni się tym. Konikiem. To też mi się wydaje wyraźniejsze, grubsze. Okay.
Za tym myślę jest to samo. Na spodzie też, jak widać, są takie przerwy. To jest naklejka. Chociaż to tutaj, zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, ten tutaj zakupiony za granicą w Douglasie jest bardziej intensywny, ale to takie moje odczucie. Myślę, że może oryginał, tylko inna rozlewnia. Okej. Jeszcze ten korek złożymy. Dwadzieścia pięć. I ten. 25. Czyli wszystko okej. Tylko tak jak mówię, ja uważam, to jest moje zdanie oczywiście, że jednak w Douglasie zakupione perfumy mają bardziej trwałość i są bardziej intensywne. Zobaczmy jeszcze pudełka. Pudełka też te same są. To jest Notino, to jest do klasy niemieckiego. Okay. Prążkowane są pionie. Okay. Wszystko co to co było. Dziękuję za uwagę.